Witajcie moi drodzy w najbardziej surowym filmie, jaki dotychczas powstał na tym kanale. Dzisiaj chcę Wam powiedzieć o czymś, co mnie obecnie nieco, powiedzmy, że frapuje. Zdałam sobie wczoraj sprawę z takiej jednej rzeczy, że my ludzie zauważamy u siebie taki stan, kiedy czujemy się nie za bardzo tak, jakbyśmy chcieli się czuć. A najgorsze jest to, że w zasadzie nie wiemy, jak chcemy się teraz czuć. Że z czegoś byśmy oczekiwali od tego życia w tym momencie. Ale kiedy ktoś by, wiecie, rozpostarł wachlarz uczuć, to w zasadzie nie wiemy, co teraz chcemy wybrać, bo w sumie to, i tamto również. I zdałam sobie sprawę, w sumie to po raz kolejny, ale naprawdę muszę sobie o tym przypominać, dopiero w momencie, jak czuję się, powiedzmy, tam źle, dopiero wtedy przypominam sobie, że to, zaraz wam powiem co, powoduje, że... To bardzo będę generalizować, ale powiem wam, że taki zabieg, który nazywa się niesieniem, powiedzmy, dobra albo pomocą innym, albo pomoc innym ludziom, nawet nie taka, wiecie, że pomoc typu materialna, czy pomoc typu, nie wiem, wniesienie zakupów. Różnymi sposobami możemy innym ludziom pomóc. Najważniejsze, żeby ta pomoc płynęła z nas, z wewnątrz nas. Serio, jestem przerażona, bo niektórzy nie czują takiej w ogóle wewnętrznej chęci, ażeby innym ludziom pomóc. Bo oni nawet nie pomyślą o tym, żeby ludziom innym pomóc. Tak wiecie, bezinteresownie. Ja na przykład zauważyłam, ile radości daje mi to, że to zabrzmi tak bardzo jak na obecne czasy. Ile daje mi radości, kiedy na przykład udostępnię film kogoś, kogo znam, bardziej czy mniej, ale zrobię to po prostu, bo będę czuła, że faktycznie to jest warte udostępnienia i mi poruszyło w jakimś tam stopniu. I ta osoba się cieszy, mimo że jest to tylko film i mimo że to jest tylko internet, jednak ta osoba, która stworzyła ten film, włożyła w wysiłek, to była jakaś praca jednak, włożyła w to swój czas. Spodobało mi się to, a więc nie było to takie neutralne. A kiedy coś powoduje poruszenie moich emocji, kiedy coś porusza mnie, to jest to naprawdę niesamowite, jak dla mnie, jak sobie o tym tak bardziej pomyślę, ponieważ patrzcie na to w ten sposób, że ktoś stworzył coś, tak wiecie, z głowy, tak jak ja teraz tworzę to, co teraz mówię. Ktoś coś wymyślił i on to wymyślił, tak wiecie, o... Ja to obejrzałam i to spowodowało, że ja zaczęłam się nad tym zastanawiać i ja dostrzegłam w tym coś takiego dla mnie i że to mnie poruszyło, a ta osoba jest zwyczajnym człowiekiem. To świadczy o tym, jak naprawdę my ludzie nie wierzymy czasami w siebie i uważamy, że jesteśmy tylko taką jednostką, taką wyspą, taką pojedynczą, taką, wiecie, taką osobą. Żyjemy tak dla siebie, wiecie, tu sobie podróżujemy, tu coś tam, robimy swoje, ale myślimy bardziej o sobie, myślimy o tym, co my możemy z tego wyciągnąć, ile możemy na tym skorzystać, że tu się zaczepimy, tutaj coś zrobimy. Mnie coraz częściej dopada ta myśl, że tak naprawdę takie niepozorne w zasadzie czyny, zachowania mogą wpływać tak bardzo na innych ludzi. To też jest to, że kiedy zauważamy już to, że to wpływa na innych ludzi, to człowiek mimowolnie, zachodzą w nim takie procesy, w zasadzie zachodzą takie procesy w naszym mózgu, które powodują, że robimy to, co później robimy, to już tam jest taka nutka takiej intencji i nie jesteśmy już do końca sobą. To jest dość ciekawe, ale faktycznie tak jest. Coś komuś się spodobało, na przykład, nie wiem, ładne tła, no to teraz zwracam szczególną uwagę na tła. W momencie, gdy zaczynamy się starać i te starania są takie, wiecie, bardzo ukierunkowane, reszta rzeczy już jest taka sobie, już tam nie skupiamy się, tylko skupiamy się na jednej rzeczy, to efekt jest odwrotny od tego założonego. To tak samo to obserwuję podczas śpiewania. Kiedy chodzę na zajęcia wokalne, trenerka mówi mi o tym, że coś mi wyszło. Ja od razu, wiecie, badam na twarzy, czuję się wspaniale i wtedy jeszcze chcę bardziej, jeszcze chcę mocniej, bardziej, głośniej. To nie jest wtedy tak samo, jest wtedy wręcz gorzej. Komuś się zwraca uwagę, że ktoś dobrze nagrywa jakiś film i tam jest sobą, no to ta osoba w jakiś tam sposób chce być jeszcze bardziej sobą. Nie mówię, że tak jest z każdym, ale tak jest często, że mamy taką tendencję, ażeby jeszcze bardziej. Łapię na tym samą siebie,
coraz częściej, dzięki czemu potrafię intencji od siebie trochę odjąć i wiecie, fajnie, fajnie, mogę się uśmiechnąć, ale ten uśmiech nie jest tak bardzo intencjonalny, tylko po prostu jest takim naturalnym odruchem, który sprawia mi po prostu... No właśnie, nie. To jest to, żeby te emocje trzymać na wodzy jak najczęściej się da. Owszem, nie mówię, że musimy być, wiecie, taki po prostu ocean, który płynie ciągle tą samą siłą, bo to jest bez sensu i to jest w sumie nudne. Ale powinniśmy trzymać się w jakichś tam ryzach. A po pierwsze, to być tego świadomym, że na przykład jest nam łatwiej odpływać, albo jest najbardziej łatwiej wybuchać, tak jak mi. I w momencie, kiedy jesteśmy tego świadomi, to łatwiej jest po prostu nad tym zapanować.